Mroczny Dublin. Irlandia Koncerty, gwarancją dobrej zabawy. www.irlandiakoncerty.com.pl. Siema, siema, z tego co widzę, jesteśmy w Dublinie, a nie w Lublinie. I to muzyczny Dublin, który właśnie nas zaprosił, a was wspiera, będzie afera. Longen Junior, powiedz coś kolego, bo mi się skończyły rymy i tyle. Słuchajcie, zapraszamy was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie na wszystkie imprezy, na których gości muzyczny Dublin, bo tam, gdzie są oni, tam jest zawsze zajebiście. I zawsze jest polska impreza, na którą czekacie, na której będziecie, na której się super pobawicie. Pamiętajcie o prohibicji, która obowiązuje w Dublinie pomiędzy 23 a którąś tam. Myśmy z tym się mieli problem, ale muzyczny Dublin nas wyleczył, tak więc serdecznie zapraszam wszystkich Polaków do każdego super miejsca, żeby się super pobawić. Longen Junior, pozdrawiamy. Pozdrawiamy i trzymajcie się ciepło. Cześć! Cieszymy się bardzo, że jesteśmy w stanie pomóc poniekąd w promowaniu polskiej kultury w okolicach Irlandii, bo bardzo dużo Polaków jest tutaj, dlatego cieszymy się, że organizatorzy imprezy wpisali się na medal. Dziękujemy! Zdrowie! Ona miała suknię kolorową, szarne gęby, czapkę i bluzę sportową. Ona miała coś, czego nie miał nikt i słuchała włoskich płyt. Ona miała suknię kolorową, szarne gęby, czapkę i bluzę.
cichły. Powstrzymia się na biorę? Nie! Kochanie, bądź moją królową. Ja będę tylko z tobą. A ty bądź moją królową. Taką wyjątkową. Wszystkie dziewczyny piszą głośno w Irlandii. Wszyscy faceci ryczą głośno w Irlandii. Oj, dziewczyny, wygrywacie 7-0 za dziewczyn. Ona Sponsorem relacji z wydarzenia jest sklep Polonez.